Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna Pawłowska, TV Reklama. Znajdujemy się na pierwszej konferencji prasowej Alkomaster. Jest ze mną warszawski dresik, witam. Dzień dobry. No powiedz mi, jak samopoczucie jeszcze przed samą konferencją? Szczerze, fajnie, bardzo mnie ciekawi, co tutaj w ogóle się będzie działo, bo słyszałem jakieś tam rzeczy tam gdzieś ukradłem od różnych ludzi. Coś mniej więcej wiem, nie mogę tego zdradzić, ale no jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądać od wewnątrz. No i mam nadzieję, że wszyscy sobie poradzą i jestem ciekawy, kto będzie tym zwycięzcą i czy będzie jeden zwycięzca jakby tego całego turnieju, czy to będzie, każdy będzie, wiesz, jakby naprzeciwko siebie. Nie wiem, czy oni to turniejowo zrobią, czy po prostu pojedynczo. No bo tak, no bo jesteśmy ciekawe. Jeszcze przed konferencją, tak, więc dużo tych niewiadomych. Myślę, że dużo więcej smaczków i tematów do rozmów byłoby tuż po konferencji. No ale spotkaliśmy się. Powiedz mi, co ty w ogóle myślisz o tego rodzaju wydarzeniu? Jest to pierwsze takie wydarzenie w Polsce i też dla niektórych dość kontrowersyjne. Kontrowersyjne na pewno. Jak wiemy, kontrowersja się bardzo sprzedaje, tym bardziej w Polsce. Jesteśmy tak dość ciekawym krajem, że lubimy ciekawe i inne rzeczy. Tak. Uważam, że na pewno to jest lepsze niż jakieś dawanie sobie po twarzy, czy jakieś inne bicia, czy coś takiego. A tym bardziej, no kurczę, to jest alkohol, to jest zabawa, to jest coś ciekawego. Niektórzy ludzie potrafią szaleć, niektórzy ludzie się potrafią bawić po alkoholu. Ale uważam, że, no, że to jakiś pomysł jest taki ukryty. I musi być jakiś taki kropka nad i. I właśnie jestem ciekawy, o co tu chodzi, bo też do końca nie wiem. No dokładnie, to tak jak mówimy, to jest pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Nikt nic na dobrą sprawę jeszcze nie wie. Za chwilę myślę, że dowiemy się więcej. Ale tutaj wspomniałeś, że bardziej ci się to podoba niż takie przysłowiowe lanie się po twarzy. I tutaj chyba nawiązujesz do ostatniej gali Pęczytam. No, można powiedzieć, że nawiązuję, bo jakby... Podobało mi się to, ale nie podobało, bo to było trochę dziwne. Szkoda, że to się stało, co się stało, i trzymam kciuki za kolegę, który po prostu jest tam, gdzie jest, i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. I miejmy nadzieję, że tutaj się nikt nie upije tak, że będzie go trzeba zabrać karetką. No jasne. Chociaż tutaj też widziałam wywiad z jednym włodarzem i on chyba się wypowiadał, że wszyscy zawodnicy mają robione badania. Tak, testy, badania. No i że na pewno będzie jakaś pomoc medyczna też. No ale tutaj dużo zawodników się wypowiadało, że to będą zadania typu na przykład jedzenie, jakieś obrzydliwych, ja biorę. Biorę wszystko. Nie ma rzeczy, których nienawidzę. Ja nie boję się niczego. Jest tylko jedna rzecz, która mogłaby mnie wyłamać, ale reszta to wchodzę w to. Po prostu ja lubię takie rzeczy. Ja chcę jechać do Tajlandii, próbować różnych rzeczy, właśnie różnych smakołyków, a ja mnie to zjara. Ale żebyśmy się dogadali, bo ja też jestem bardzo mega ciekawa. Ja też jestem bardzo ciekawa właśnie. Ja takie... jadłem larwę jedwabnika, jadłem bycze jądra, więc mi to nie przeszkadza. Ja jestem taki dość specyficzny, jem surowe mięso, więc mi to nie przeszkadza. Myślę, że żeby coś mnie jakby wystraszyło, nawet mógłbym się położyć między tymi robakami różnymi, bo no ja nie jestem obrzydliwy ani straszny, nie boję się. Czyli dla ciebie by bardziej takim, można powiedzieć, trudniejszym zadaniem byłyby te dziwne, inne wyczyny, na przykład, nie wiem, jazda na rowerze, bo... Nie, no to nie? Też łatwe. Jest coś takiego, co na pewno by mnie mogło jakoś tam pogubić, ale podjąłbym się każdego wyzwania. Są jakieś rzeczy, ale nie mogę ich zdradzić. Aha, dobra. Bo będą wtedy mieli coś. Tak, ale słuchajcie, tutaj w ogóle dużo zawodników wypowiada się o tym, że oni już tam mniej więcej znają tą listę tych zadań, że wiedzą, co będzie, ale że nikt nic nie może zdradzić. Na pewno będzie jedzenie pewnych rzeczy. Tak. A jestem ciekawy tylko jaki, bo jeżeli chodzi o jakieś robaki czy coś, no to na pewno dużo osób się wycofa z tego, bądź będą woleni mieć jakby minusowy punkt niż co zjeść, a ja tego robaka bym sobie rzucił i zjadł. Tak, bo nie to będzie się. Tak, żeby tak mi się wydaje. Zbierane punkty. Dokładnie. Dobra, czyli czegoś będzie można odmówić. Tak, i pewnie jak zbierzesz, powiedzmy, minusową liczbę punktów, to wtedy trzeba się pewnie napić albo wypić jakąś tam ilość tego alkoholu. Tak mi się przynajmniej to wydaje, nie? Tak gdzieś tam to słyszałem. No, a powiedz mi, no bo też dużo jest kontrowersji, jeżeli chodzi o tego, to picie alkoholu i tak jak na przykład niektórym włącza się taki przysłowiowy agresor. Wiesz, o czym mówię? Tak, ale agresor, ja też miałem tak kiedyś, ale agresor się włącza na dyskotece bądź na imprezach, gdzie ci ludzie zaczepiają. Tutaj nie masz zaczepiania, tylko masz kamery naprzeciwko siebie, w jakiś sposób kontaktujesz, wiesz, gdzie byłaś i wiesz o tym, że nikt ci tu jest, nie zrobi krzywdy, przyszłaś po coś. Oni jakby nie było, no zarabiają na tym pieniążki, no to przecież nie będą pili po to, żeby to je coś rozwalać, tak, no bo to jest dla kogoś mega zła reklama. Wiem o tym, że na pewno ludzie będą mówili, że to też jest kontrowersyjne, słabe, bo alkohol, bo tamto, ale ja uważam, że lepiej alkohol niż jakieś inne głupoty, kurczę, no trzeba próbować. Ja
ja uważam, że kurczę, nasz kraj jest dość specyficzny i ma specyficzne pomysły i to jest to. Mi się to podoba. Dokładnie, słuchaj, jest to coś nowego, nowe pomysły fajnie się sprzedają. Jest tu dużo osób, które też rzeczywiście przyciągną dużą widownię. I piją alkohol, lubią pić alkohol. Tak, jest tu dużo takich zawodników. No ale myślisz, że to też jest kwestia wprawy? Że jeżeli na przykład więcej pijesz, no bo... A czy wiesz, jak to jest jak z alkoholikami, bo tam często pomagam właśnie ludziom bezdomnym i ludziom, którzy piją dużo alkoholu. To nie jest tak, że jak pijesz dużo alkoholu codziennie, to możesz pić go coraz więcej. To jest tak, że jakby ten organizm przyzwyczaja się do tego alkoholu i on go zostawia. Te procenty już są w środku i on już ten nie trzeźwieje. To nie jest tak, że wypiję pół litra dzisiaj, a jutro już muszę 0,7. Nie? To jest tak, że jak już pijesz non stop pół litra, no to później to masz to bardzo sobie we krwi i wystarczy, wypijesz już wtedy to ćwiartkę i już czujesz bardziej się podpita. Czyli ten alkohol cały czas jest w organizmie. Później jego bardzo ciężko jest wyrzucić z organizmu, dlatego są otrucia i różne takie rzeczy, bo my się alkoholem zatruwamy. Ale to bardzo ciekawe, że wspomniałeś, że pomagasz właśnie ludziom bezdomnym, ludziom pomagam, z problemami. Pomagam, kurczę, na Ursusie jest taki dom, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, Jezu, jaka to była ulica? Nie przypomnę sobie. Tam im pomagam wywożyć rzeczy, jest to tak samo u mnie na kanale zrobione. Pomagam rzeczy, ciuchy, jedzenie, mają bardzo dobre. Też załatwiłem, kiedyś taki miałem jakby program o takim bezdomnym człowieku, któremu pomogłem wstać na nogi, wyjechał za granicę, później wrócił, dalej upadł. Później go znowu podniosłem i zaprosiłem w tamte miejsce. Tamta pani go sobie wzięła i go trzyma, dali mu teraz mieszkanie, nie pije już ponad 2 lata i sobie żyje. To jest takie miejsce, gdzie oni wspomagają tych ludzi, karmią ich, ale przy tym uczą ich tego, że nie można pić alkoholu. I musisz jakby pracować na siebie, tam dajesz jakiś mały procent z tego, co zarobiłaś, ale dalej możesz tam mieszkać, później te mieszkanie dostajesz jakby takie treningowe, powiedzmy na okres 2-3 lat i później dostajesz mieszkanie na stałe. Też jakby z urzędu, ale to jest już twoje na stałe, normalnie podpisany papier, więc wiesz, mają naprawdę ludzie bardzo fajnie, ale powiem szczerze, że większość ludzi nie chce tego. Oni po prostu wolą tam siedzieć latami, nie mieć nic własnego i czasami się najebać, niż po prostu wytrzeźwieć. Wiesz, bo bardzo często alkoholicy, ci ludzie z problemami, to są wbrew pozorom bardzo wrażliwi ludzie, tak? Ludzie z problemami, którzy zostali sami, którym powaliło się życie, więc możliwe, że oni po prostu potrzebują jakiegoś towarzystwa, wiesz, nie chcą być sami, tak, bo ale... zaraz uciekają w ten alkohol, bo tak, to jest cały czas myślenie. Tak, tylko że ci ludzie nieraz mają już to w sobie, że oni chcą pić. Nie ma tak, żeby oni chcieli przestać pić. Im się to po prostu podoba, bo uważają, że bez alkoholu już sobie nie dadzą rady. I to tak po prostu zostaje już latami. I to jest właśnie trochę złe, ale też mogę powiedzieć, że najczęściej ludzie bardzo, bardzo inteligentni, bądź tacy, którzy mają jakiś fach w ręku, są alkoholikami, bądź właśnie osobami bezdomnymi. Tak, tak. Słuchaj, to tak samo jak z depresją. Często się mówi, tyle aktorów, nawet światowej sławy, tak, ma depresję i nawet po tym nie widać. Więc często, tak jak mówisz, to są ludzie inteligentni, ludzie naprawdę wykształceni. Dokładnie. Nie wiadomo, kogo to spotka. Dokładnie. Słuchaj, przejdę już tak z tematu do tematu, bo to jest oczywiście temat rzeka. Ja chętnie bym z tobą powiem ci, że ogólnie widać, że masz dobre serce, dogadalibyśmy się, bo ja też, chociaż ja mam tutaj większe serce do zwierząt chyba jednak. Ja też. Pomagam też zwierzętom, więc robię co jakiś czas zbiórki. Najwięcej oddałem jednego roku 1,5 tony jedzenia, 2 razy robiłem tylko zbiórkę. Więc lubię zbierać jedzenie dla zwierząt, łapię zwierzęta nieraz na ulicy, oddaję je w dobre ręce, jest tego mnóstwo i naprawdę fartem jest to, że w tym roku jakoś nie udało mi się znaleźć jakoś zwierzaka, albo nikt się do mnie nie odezwał, bo też ludzie się do mnie często odzywają. Ja te zwierzaki zabieram i oddaję w dobre ręce, czyli najczęściej robię gdzieś tam jakiś post na Facebooku bądź na Instagramie i sami ludzie się do mnie odzywają i te zwierzęta zabierają. Naprawdę, taki fart mam, że potrafię oddać po prostu zwierzaka w dobre ręce i później jeżdżę, powiedzmy tam pół roku, rok po to, aby obejrzeć, gdzie ten psiak jest i jak się po prostu się tam wychowuje. Tak, jak jest wszystko okej, to go zostawiam i po prostu dajemy sobie spokój. Co jakiś czas jeszcze później odwiedzam. A to super sprawa, bo powiem ci teraz, że ludzi z dużym sercem do zwierząt, do drugiego człowieka z taką empatią jest bardzo mało, więc no tutaj wiesz. Trzeba, wiesz, odkupić swoje grzechy i winy. Tak, dobra. No ale słuchaj, nie robię tego dlaczego. Dlatego, że kiedyś byłem inny, po prostu zawsze lubiłem zwierzaki i uważam, że są bezwinne takie duszyczki, które potrzebują pomocy, są karcone, bite.
tak naprawdę za nic i one nie mogą powiedzieć sobie nie chcę tego, czy jakokolwiek słowa, więc trzeba im pomagać. One są naprawdę mniej winne niż ludzie, którzy są bezdomni, któremu i tak pomożesz, a i tak cię nóż w plecy wbije. Też tak mam. Tak, miałem. Dokładnie, słuchaj, no jednak zwierzę, nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Słuchaj, no tak jak przejdę do tematu, bo tu szef mnie jeszcze kazał cię wypytać o walkę pana Murańskiego z Najmanem? Panem, tak, Najmanem. Co to o niej sądzisz? No bo została ostatnio ogłoszona na Elite Fighters. Tak, tak, ale podobno nie będzie, bo tam Najman mówi, że nie podpisane jakieś papiery, są jakieś tam w środku, coś jest niedopięte. Uważam, że to może być też taka zadyma, że po prostu zrobią otoczkę, że będzie, a jej tak naprawdę może nie być, żeby zrobić zadymę wokół siebie. Ale jeżeli mieliby się bić, to chciałbym później bić się którym z nich. Ogólnie miałem teraz propozycję niedawno, żeby się bić z Marcinem, bo chciałbym sobie wyjaśnić im jakieś tam sprzeczki, bo mamy coś niedokończonego, czyli nie wypłacił mi moich pieniędzy do tej pory. A z panem Murańskim starszym, jak i z młodszym, też chciałbym się sprawdzić z młodszym jeszcze raz, bo nie mogę ukryć, no jestem cały czas w treningu od tamtej pory swojej walki. Nie przestałem ćwiczyć, cały czas ćwiczę. No i mam nadzieję, że jakieś zwarcie w przyszłym roku będzie mnie... Będę mógł sobie jakby wziąć na klatę, bo naprawdę uważam, że będę mógł więcej pokazać, bo na razie taki okres przygotowawczy do tego wszystkiego mam w głowie jakieś 9 miesięcy, więc po 9 miesiącach na pewno dużo więcej pokażę niż ostatnim razem. Ostatnim razem byłem tylko 4 tygodnie, a potrafiłem dotrzymać te 3 rundy. Może bardziej walka uliczna, bo jakby tam wejścia nie wiedziałem do końca, ale mówię, 4 tygodnie nie zrobimy ze mnie jakoś boga walki, ale uważam, że charakter i głowa jest. Oczywiście, radę. Ja myślę, że tutaj w dużej mierze liczy się właśnie charakter, bo no, jednak po tej wejściu do klatki, kiedy ona się zamyka, no jest to zupełnie inne uczucie, tak? Zależy jak dla kogo, bo ja widocznie przeżyłem dużo w życiu, innych bardziej takich ciekawych rzeczy, bądź bardziej emocjonujących, dlatego ponieważ jakby nie czułem tego. Nie czułem tego flow, że ja wchodzę i się boję, albo tego, że o wow, jestem tutaj. Ja czułem się jakbym był w domu, jakbym był na klatce, znaczy na podwórku z jakimś gościem chciał mnie obić. Nie robiło to na tobie nie takiego większego wrażenia? Bardziej wrażenie to robiło to, że jestem przygotowany, ale wiedziałem, że nie jestem tak przygotowany, jakbym był powiedzmy po pół roku, czy po jakimś dłuższym obozie. Chciałbym właśnie wyjść po takim obozie i wtedy się sprawdzić przy większej powiedzmy publiczności, jakimś dobrym, może nie zawodnikiem, ale z jakimś gościem z Street Fightu i dać sobie dobrze się bić, ale żeby ktoś mi nie uciekał, tylko żebyśmy stanęli naprzeciwko siebie i byśmy się zaczęli bić. Okej, to mamy już taki mniej więcej plan. Najpierw wygrany pomiędzy... Ja mogę jednego i drugiego brać, tylko żeby mi dawali trochę czasu. Chciałbym, no po prostu oni są starsi, ja mam 35 lat, może nie jestem jak ich dziecko, ale to by było fajne. Życzę ci tego. Z panem Murańskim mam, niby sobie coś tam wyjaśniliśmy, ale dalej mamy ku sobie, z Najmanem jak najbardziej. Ja... Każdego. Jestem chętny, tak. Więc jeżeli panowie będą oglądać ten wywiad, tak. No to mam nadzieję, że wezmą to jak najbardziej pod uwagę. Tak. Ja ci ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Konferencja się już zaczęła, więc mam nadzieję, że może spotkamy się po konferencji i poobgadujemy jakieś większe smaczki. Dobra, dziękuję ci ślicznie. Dzięki.